Subskrybuj po więcej porad. Okolica pachy jest bardzo delikatna. Wiele osób ma problem z tą sferą. Pachy są źródłem nieprzyjemnego zapachu, a używanie antyperspirantów może podrażniać skórę. Niektóre z nich mogą być powodem ciemnej skóry pod pachami. Ciemne pachy można zobaczyć również u mężczyzn, ale ich występowanie jest bardziej widoczne u kobiet. U wielu osób może powodować to dyskomfort. Istnieje wiele powodów powstawania tych plam: częste golenie, nadmierne pocenie się, wzrost martwych komórek skóry, stosowanie kremów do usuwania włosów, sztuczne materiały pod pachami, a tym samym brak powietrza, stosowanie dezodorantów. Pachy są wrażliwą częścią naszego ciała. Jeśli pocimy się, irytacja i swędzenie są najbardziej odczuwalne w tym obszarze. Często ciemna plama na pachach jest spowodowana infekcjami grzybiczymi. Rozwój grzyba w tym obszarze powoduje, że skóra ciemnieje. Istnieją pewne środki zaradcze w domu, wykorzystując ziemniaki jako główny składnik, który może usunąć ciemny pigment. Sprawdź rozwiązania na bazie ziemniaków. Plaster ziemniaka. Ziemniaki zawierają witaminę C, która reguluje poziom kolagenu w skórze. Kolagen zapewnia jędrność, chroni przed przedwczesnym starzeniem, szkodliwym promieniowaniem UV, a także zapewnia elastyczność skóry. Ziemniaki mają fantastyczny wpływ na ciemne plamy pod pachami. Po prostu pokrój surowego ziemniaka w plasterki na grubość około 1 cm i użyj tych plasterków do masażu pach. Masuj plasterkami skórę pod pachami przez około 2-3 minuty, a po pół godziny opłucz je wodą. Powtarzaj ten proces 2 razy dziennie przez parę tygodni i zauważysz zmianę. Wersją alternatywną jest aplikowanie startego ziemniaka. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.